Wczoraj moja myśl pobiegła do um, osoby Lukrecji Lucre Borgi. Znacie taką, takie nazwisko, imię, nazwisko? Z rody Borgiów. I tak jakoś mnie zaintrygowało. Postanowiłam sprawdzić, co to była za osoba i um, co tam się tak naprawdę działo. Gdy w to chodziłam, do podstawówki, historia była jednym z najmniej lubianych przeze mnie przedmiotów. To był zestaw miliona, dziesięciu milionów, stu milionów absurdalnych, zupełnie połączonych ze sobą faktów, których miałam się nauczyć. To po prostu kosmos. Po klasówce mniej więcej jakieś 15 minut już nic nie pamiętałam. A Darka zapytanie, co pamiętacie ze szkoły, z jakichś praw, na przykład z historii, mogłam powiedzieć nic, <grym> zero. <grym> Ale czegoś tam się uczyłam, jednak mimo wszystko coś tam w głowie zostało, na przykład data bitwy pod Grunwaldem. Chrztu Polski i to chyba wszystko. A potem pomyślałam sobie, jak dobrze, że ja tego nie pamiętam. Potem się dowiedziałam, że uczyli mnie prawdziwej historii, że historia tak naprawdę wygląda inaczej. I sobie myślałam, o, jak dobrze, mam w głowie miejsce. Mogę tym dobrymi rzeczami zapełnić. A potem minęło trochę czasu i okazało się, że ta nowa historia, którą mnie uczyli, też nie do końca jest prawdziwa. I zauważyłam taką ciekawą rzecz, że gdziekolwiek nie sięgnie do jakichś źródeł to one mówią co innego na temat tej samej rzeczywistości, która miała miejsce ileś tam lat temu. Z kim wam się kojarzy Luk Lukrecja Borgia? Papieżem. O, Znaczy ona była papieżem? Nie, nie, ale w rodzinie. I tylko z tym? Mi się kojarzy z Szczególnie Lukrecja. Mi się kojarzyło z truciem, z truciznami. Nie wiem z walką o władzę, z truciznami. I czytałam wczoraj w internecie, wciągnęło mnie to bardzo, bo bardzo dużo źródeł i to wyglądające na dosyć wiarygodne opisywały tą kobietę jako bardzo cnotliwą, bardzo świątobliwą, bardzo dobrą. Taką, której z biegiem czasu, jak na początku rzeczywiście ją szkalowano na wszelki możliwy sposób, to pod koniec życia już cieszyła się jednym z największych autorytetów. Ze względu na swoją prawość. Pytanie, gdzie jest prawda? Jak naprawdę to było? Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Nikt nie jest w stanie. Gdy sięgamy do Pisma Świętego, my, jako osoby wierzące, stwierdzamy: tu jest opisana prawda. I najpiękniejsze jest to, że gdy czytamy to słowo, i gdy zaczynamy się w to wgłębiać badać sprawdzać tak jak ja próbowałam tą lukrecję, bordzie to ja tam znalazłam wiele sprzecznych ze sobą informacji, ale jednak większość była bardzo pozytywnych. Nie wiem, co będzie za 10 lat, być może będzie odwrotnie. Ale gdy czytam Pismo Święte, im bardziej się wgłębiam, im bardziej się zastanawiam, badam i uczę się rzeczywistości, która funkcjonuje teraz, teraz, nie historii, stwierdzam, że to jest prawda. Nie, 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 mogłam, nie musiałam się wycofywać z ani jednej rzeczy, w którą uwierzyłam, gdy. Oparłam swoją wiarę na Bożym Słowie. I nauczyłam się z biegiem czasu tego, żeby nie mówić tego Słowa Bożego tak bardzo swoimi słowami, co rzeczywiście dokładnie czytać, co jest napisane, i zastanawiać się nad tym, co jest napisane, a nie to nad tym, co ja myślę, że jest napisane. Złapaliście się na tym? Zauważyliście coś takiego w swoim życiu, że czytamy to i widzimy to, co my. To, co my widzimy, zamiast nie to, nie to, co jest napisane? Ja bym chciała się dzisiaj przyjrzeć kilku fragmentom ze Starego Testamentu jako drugiej części m, takich refleksji, rozważań na temat Bożej diety dla człowieka. Poprzednim razem, jak, jeżeli pamiętacie, y, mówiłam o Bożej diecie dla człowieka po stworzeniu jako... Czymś, co pojawia się w kontekście panowania, sposobu wykonywania władzy, sposobu panowania. Grzech nieco to zmienił, ponieważ Pan Bóg na początku powiedział: Panuj nad ziemią, bo jesteś do mnie podobny, jesteś uczyniony na moje podobieństwo. Więc panuj nad ziemią, nad zwierzętami, bądź władcą tak, jak ja jestem. Prawda? Natomiast, gdy wszedł grzech, Pan Bóg już nie mógł powiedzieć: Panuj nad zwierzętami, nad całą ziemią tak jak ja panuję, bo jesteś na moje podobieństwo. Bóg już powiedział: szukaj, zastanawiaj się, przyglądaj się swojemu życiu i upodabniaj je do mnie, żebyś mógł po Bożemu panować. I przychodzi taki moment, kiedy człowiek tak bardzo nie słuchał Boga, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej, na samym początku Pisma Świętego, w szóstym rozdziale padają takie słowa. Pamiętacie co jest w szóstym rozdziale? Tak, szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wersetu. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie jego życie trwać sto dwadzieścia lat. A w owych czasach również i potem, gdy Synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach pana. Grzech posunął się tak daleko, że pan Bóg w pewnym momencie popatrzył i powiedział: Cokolwiek robią, to robią źle. Cokolwiek myślą, myślą źle. Biorą sobie współmałżonków według swojego upodobania, to jest złe upodobanie. Planują swoje plany, które są złymi planami. Funkcjonują w zły sposób. Ale słuchajcie, była mowa o tym, że wszystkie dążenia są złe, wszystkie myśli są złe. To znaczy, że oni się źle ubierali. To znaczy, że oni źle wyspali, że oni źle odpoczywali, złomili rozrywkę, złom, złomili talerze, złomili słowa, złomili gesty. Wyobraźcie sobie taką rzeczywistość. Wyobraźcie sobie rodziców z dzieckiem nowonarodzonym. Takie maleństwo, takie cudowne stworzenie, że każda mama to po prostu schrupać i w ogóle wycałować te małe stópki, nie? Tam świat wyglądał tak, że to było złe. Rozumiecie? Matka patrzyła ze złymi myślami na dziecko, ze złymi uczuciami, ze złym gestem. Coś takiego miało miejsce. I pan Bóg powiedział, że ponieważ jest tak źle, to nie może ten człowiek nie może żyć długo. Jego życie musi zostać skrócone do 120 lat. Powiedział to w sytuacji, kiedy ludzie żyli po 900 lat. I żeby skrócić ten, to życie do 120, Pan Bóg zdecydował o potopie. Zesłał potop na ziemię. No jest znalazł łaskę w oczach Boga jest napisane. No jest budował sobie łódź według Bożych wskazań. Wszyscy ludzie dookoła, wszystkie myśli mieli, mieli złe, a Noe, jak jeden szaleniec, jeden wariat, robi dokładnie według Boże, Bożego planu. Dobrą, dobry korab, czy łódź, czy ark, jakkolwiek ją nazwiemy, dobre robi. Jaki jest rozstrzał. Nie? Zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie innego świata był Noe. Zrobił idealnie według Bożego wskazania. I... Weszl, wszedł razem ze swoją rodziną, razem ze zwierzętami. Jest napisane, że z parą zwierząt nieczystych i po siedem par zwierząt czystych. Weszli do arki. Bóg zamknął drzwi arki i po siedmiu dniach zaczął padać deszcz i otworzyły się upusty ziemi, jest napisane. Pamiętacie, ile Noe spędził w arce zamknięty czasu? Proszę. Jak czytacie? No. Jak my czytamy? Jak zaczęłam, pierwsza myśl moja była 40 dni, ale potem czytam 40 dni, to waliło tam ostro. No ehm, nie, nie 40 dni. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Jak policzyłam, to dla wszystkich, którzy chcą sobie zanotować czy sprawdzić, to jak mój wzrok pozwoli mi to przeczytać, to wam powiem, gdzie, gdzie to jest. E, oczywiście to jest ósmy rozdział, ponieważ to jest kiedy została, kiedy aurka została, kiedy potop się skończył, e, jest mowa, ósmy rozdział czternasty werset. W drugim miesiącu 27 dnia tego miesiąca ziemia całkowicie wyschła. A w 13 wersie jest w 601 roku życia e, noego, natomiast rozpoczął się pot potop. W roku 600 życia Noego w miesiącu drugim 17 dnia tego miesiąca wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty niebios. Noe zamknięty był w arce rok i 17 dni. Jeden rok i 17 dni zamknięty w arce, nie oglądając przyrody, nie oglądając świata zewnętrznego, przez większość czasu nie widział pogodnego nieba. Słońca, nawet przez to małe okienko, które miał w górze, ponieważ był, był potok, potworny kataklizm na Ziemi. Jeżeli wyobrażacie sobie coś, co jest potężną arką, a może woda lała się z nieba, wytryskały z ziemi potężne źródła, bo tak jest napisane: otworzyły się u pusty otchłani. To były tak, potęż, to było tak to potężne turbulencje, że arką rzucało na wszystkie strony. Płynęliście czasami statkiem, na przykład po spokojnym morzu. Jakie wrażenie? Super nie? Tak kołysze, sympatycznie, tak, a płynęliście dłużej po morzu? Tak, bo co po niektórzy tak poszli, a jak tam sobie popłynę fajnie. I płyną sobie tak jeden dzień, drugi dzień, ale jakoś tak się robi niewyraźnie. Trzeci po tygodniu to już w ogóle tylko jest niewyraźnie, a potem to większość leży w ogóle w koi, dochodząc, tak czekając, aż wreszcie się skończy, bo można hopla dostać i. i nie dla niektórych jest szybciej, niewyraźnie tak. Tutaj mój mąż to przeżył. Oni byli rok i siedemnaście dni w Arce. Dopiero po roku i siedemnastu dniach Arka osiadła. I gdy, ym, znaczy osiad, ona osiadła trochę wcześniej, natomiast wtedy Bóg otworzył drzwi i wypuścił. Wychodzi Noe i co widzi? Co Noe zobaczył? Z jakim obrazem wszedł do arki, a co zobaczył, gdy wyszedł? Gdy wszedł do arki, ziemia była niesamowicie piękna. Owszem, było pewne piętno tego grzechu, ale to jeszcze była ziemia, gdzie obfitość była ogromna. Ja patrzyłam na zdjęcia z Nowej Zelandii. To chyba jest coś, co, to jest taki najpiękniejszy kawałek ziemi w tej chwili Nowa Zelandia. Na rzecz gustu, oczywiście, ale y, oglądaliście władcy pierścieni, może? Albo jakieś kadry z władcy Pieśni pierścieni? To głównie tam były kręcone te kadry. Przepiękne, niesamowicie malownicze miejsca. To jest y, kraj, gdzie ja sobie wynotowałam. Jest, są i wodospady, i gorące źródła. Są i też trzy wulkany, e, czynne cały czas. Są bardzo wysokie góry, tak zwane Alpy Południowe, ponad 3000 metrów nad poziom morza. E, jest też największy lodowiec, 29 km. E, I teraz rozpiętość temperatur w lipcu, czyli w zimie, jest od 7 stopni w nocy do 14 w ciągu dnia. Taka zima. A w ciągu lata wydawałoby się, że powinno być 50, nic podobnego. W ciągu lata jest od 16 do 23 stopni. Słuchajcie, tak niesamowicie fajna atmosfera do tego, żeby żyć. Tam niektóre rośliny trzy razy w ciągu roku w okres wegetacyjny wchodzą, w cykl wegetacyjny. Tam jest cudownie. I Noe wchodził do arki, widząc coś znacznie piękniejszego niż Nowa Zelandia. A wyszedł z arki po roku, zmęczony, udręczony, wreszcie chciał świeżego powietrza, wreszcie chciał zieleni, wreszcie chciał takiego spokoju, wiecie, wytknąć na łono przyrody i odetchnąć. Wyszedł i zobaczył księżycowy krajobraz. Wszystko było że przemieszane: ziemia, drzewa gdzieś zakopane, krzaki, wszystko zniszczone. Tak to wyglądało. Zniszczone wszystko gdzie jest mowa, że wypuszczał ptaka, żeby przyniósł jakąś tam gałązkę, no to przynosił jakiś listek. Ale ten listek to nie był przyniesiony z takiego drzewa, które tam 400 lat rosło i takie sobie rosło. Nie, to z kawałka pędu, który gdzieś tam został zakopany i gdzieś wypuścił. Taka świeżo zryta działka. To naprawdę ciężko odetchnąć. I w takich warunkach, co robi Noe? Co by byście zrobili, gdybyście zobaczyli taką różnicę? Hmm? Prawda? Można paść i stwierdzić, Boże, co ty mi zrobiłeś? Każesz mi tu żyć w takich warunkach? Zabrałeś mi dom, zabrałeś mi mój ogród, zabrałeś mi mój przyja moich przyjaciół. Ale Noe przez ten rok nie biadolił nad swoim życiem. Noe przez ten rok robił to samo, co robił Hiob przez ten czas swojego ucisku. Szukał prawdy, szukał Boga, szukał kontaktu z Nim. I w ósmym rozdziale, gdzie jest mowa o końcu potopu, pojawia się takie określenie. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego, z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, i zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. I błogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Noe wyszedł z wdzięcznością w sercu dla Boga. I pierwszą myślą, jaką miał, pierwszą rzecz, jaką zrobił, kiedy zobaczył ten bezmiar zniszczenia, to było dziękczynienie Bogu za przeżycie swoje i swoich bliskich. Za nadzieję, za przyszłość, którą Bóg im podarował, za nowe doświadczenia, które będzie miał z Bogiem, też za nowe zadania, które przed Nim stoją, i dostał Bożym taką pieczęć. Masz moje błogosławieństwo. Ta ziemia jest do dyspozycji. Rozradzaj się, rozmnażaj, napełniaj tą ziemię, taką, jaka jest. Ale będą to inne warunki już. Będzie już i zimno, i gorąco. Będzie lato i zima. I w związku z tym dalsze słowa Pana Boga. A bojaźń i lęk przed Wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi, i na wszystkie ryby morskie wszystko to oddane jest w Wasze ręce. Wszystko, co się rusza i żyje, niech Wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje Wam to wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od każdego będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. I znowu jak przy stworzeniu, Pan Bóg na dzień dobry do Adama, przynajmniej taka jest informacja dla nas. Oto daję wam drzewo do jedzenia. Wszystkie z ogrodu, z wyjątkiem jednego. I rozradzajcie się, błogosławię wam. I do Nowego, który wychodzi z Arki, zamiast dać mu instrukcję orki, obsługi tej ziemi, prawa, jakie powinny rządzić jego rodziną, jego społecznością, może w jakiej kolejności czym się zajmować. Nie, Bóg mówi jako pierwsza podstawowa rzecz. Bojaźń na zwierzęta padnie przed wami i daje wam te zwierzęta jako pokarm, tak jak zielone rośliny. Po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojawia się myśl, żeby zjeść zwierzę. Ale popatrzcie, w jakim ciekawym kontekście znowu to się pojawia. Wszystko, co się rusza i żyje, niech Wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje Wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego. Możecie jeść teraz mięso ze zwierząt, ale pamiętajcie, bez krwi. Czy pojawia się jeszcze kilka razy w Piśmie Świętym ta myśl bez krwi? Pojawia się, znacie takie momenty? Oczywiście, że się pojawia. Kilka razy się pojawia. E, na przykład trzecia księga Mojżeszowa. Siedemnasty rozdział i od dziesiątego wersetu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 17 rozdział od 10 wersetu. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew. Zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Wydawałoby się, że Chodzi o, o składanie ofiar, prawda? Tylko i to tylko tej krwi dotyczy. Ale czytajmy dalej. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich: nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. O, on już nie składa ofiar. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych, obcych przybyszów, mieszkających pośród nich, upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją, ją ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej on odkwi, dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. Taki duży akapit jest poświęcony spożywaniu krwi. Dlaczego? Techniczna rzecz. My dzisiaj wiemy, kto spożywa krew, ten masz wrzody żołądka, bo ta krew w żołądku się przemienia w, tak naprawdę w toksyczną substancję i ona bardzo nam szkodzi, więc kaszanka jest niezdrowa. Możemy zamknąć temat. Ale nie, Bóg nie zamyka w ten sposób tematu. Bóg łączy to z życiem tego zwierzęcia. Czy naprawdę. Życie jest we krwi, czy naprawdę dusza zwierzęcia jest we krwi. Czy naprawdę nasza dusza, nasze życie jest we krwi? Nie w Bogu? Co więcej, w dziewiątym rozdziale tej księgi pierwszej, pierwszej Mojżeszowej, zaraz po potopie, Bóg popatrzcie, co stawia razem. Nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego. Będę też żądał krwi waszej to jest dusz waszych. Będę żądał od każdego zwierzęcia. Bóg w tym samym miejscu mówi, że życie zwierzęcia jest w Jego krwi, więc nie będziesz używał tej krwi. Twoje życie jest we krwi. Jakby stawia w tym momencie znak równości między funkcjonalnością krwi zwierzęcia i człowieka. Co więcej mówi, w, trzecim, w trzeciej księdze mojżeszowej wyjaśnia, że trzeba spuścić tą krew, jeżeli chce się zjeść mięso. Spuszczaliście kiedy krew zwierzęcia? A jecie mięso? No to jak to jecie, a nie spuszczaliście krwi? To jakie jedliście z mięso? Takie, z którego była spuszczana krew? Dlaczego Pan Bóg mówi, żeby spuszczać krew? Dlaczego nie powiedział po prostu, no, nie, no zabijcie go i zjedzcie, no a potem tego no, wypłuczcie potem to mięso. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego powiedział spuść krew przed jedzeniem? Wyobraźcie sobie, że chcecie zjeść zwierzę. Jesteście na miejscu na przykład Noego, chociaż no, akurat nie jest wspomniane, że Noed jakiekolwiek zwierzęta jadł. Potem jest wspomniane, że on był rolnikiem i pierwsze co zrobił, to nie założył wcale stada zwierząt, tylko winnicę nasadził. Zajął się rolnictwem. Tam potem trochę myślistwem zajął się trochę późniejszy jego prawnuczek, Nimrod, który przy okazji założył i Babilon, i Niniwę, i tak mało chwalebne, że tak powiem, ma, ma dziedzictwo, razem z tym swoim myślistwem. Ale wyobraźcie sobie, że nie macie nic innego do jedzenia. Chcecie zjeść zwierzę, bo po prostu musicie. I chcecie zjeść to mięso. Więc zgodnie z Bożym Prawem bierzecie zwierzę, zwierzę i. Wspuszczacie krew, znaczy podcinacie gdzieś żyłę. Czy to jest bolesne dla zwierzęcia, czy nie? Na kazaniu ostatnio brat Zdzisław Ples opowiadał, że, o ile Zdzisław Ples, mam nadzieję, że nie mylę, że kiedyś w Rzymie, dawno temu, w starożytnym Rzymie. Rzymianie nie chcieli się starzeć, chcieli być wiecznie młodzi, a jak przestawali być młodzi i silni mieć władzę, to już umierali. W sensie, władzili do, sobie, do swojej bali z wodą, w przepięknych komnatach, tutaj kobiety śpiewały, grały i tak dalej, jakieś miały przysmaki, kładli się, wystawiali swoje łapięta i te łapięta były tak przez sługę ciach, ciach, i ta krew sobie tak delikatnie wypływała, a oni sobie tak spokojnie zasypiali. Ze wszystkich rodzajów śmierci wybrali sobie akurat taką. To nikt mi nie mówi, że to jest naj, najbardziej okropniejsza śmierć pod słońcem, bo to przecież nie była banda masochistów, wręcz przeciwnie. Więc bierzecie takie zwierzę, które jest przy was, bo musieliście w jakiś sposób wejść w jego posiadanie. Bierzecie to zwierzątko, podcinacie mu te żyły i czekacie, aż wypłynie krew. I patrzycie na to zwierzątko, no bo przecież musicie poczekać. A to zwierzątko patrzy na Was. Na przykład był przez Was hodowany. Jak szybko za drugim razem podetniecie te żyły? To tylko dla refleksji. Pan Bóg powiedział: dał nam sposób jak najbardziej humanitarnego traktowania przez nas zwierząt. Dbasz o to, jak ono będzie umierać. Ono ma umierać w pokoju, ma umierać w życzliwych rękach. Nie mechanicznie gdzieś. Dwa, ty sam widzisz, jak wygląda śmierć. Sto razy się zastanowisz, następnym razem zanim zabijesz to zwierzątko. Bo będziesz widział. Pan Bóg zrobił wszystko, co mógł, żebyśmy humanitarnie traktowali zwierzęta. Wiedząc, że nie ma innej opcji, jak tylko w niektórych rejonach świata trzeba będzie jeść zwierzęta, trzeba będzie jeść mięso. Bo na przykład na Antarktydzie, na Antarktydzie to tam nikt nie mieszka bodajże, chyba jakieś stacje badawcze, ale na Arktyce y, są miejsca, gdzie nie ma roślin. Po prostu nie ma. Zaczął się okres zimy, lata, lodowców, y, biegunów skutych lodem i są miejsca, gdzie nie ma innej możliwości. Te dysproporcje majątności między jednymi a drugimi są coraz większe i są sytuacje, kiedy ludzie naprawdę nie mają nic, tylko mogą coś takiego zjeść. Ale Bóg i tak dbał, żeby te zwierzęta były jak najmniej wykorzystywane, żeby były jak najbardziej ludzki w sposób traktowane. Dlatego, że. A co więcej, powiedział jeszcze tym zwierzętom, że mają uciekać przed człowiekiem, więc nie było już ufne. Człowiek musiał się namęczyć, żeby to zdobyć, to zwierzę. A jeżeli się nie musiał namęczyć, to musiał swoje wypielęgnowane zabić. Pan Bóg zrobił wszystko, co mógł, żeby to spożycie mięsa było na minimalnym poziomie, bo nadal. Najzdrowsze są warzywa i owoce, i ziarna. Nadal to się nie zmieniło, bo Boże błogosławieństwa się nie zmieniają. Boże plan się nie zmienia. I w takich warunkach ludzkość się rozwija, napełnia ziemię. Przychodzi do czasów Mojżesza, niewoli ludu izraelskiego w Egipcie. I to jest drugi moment, kiedy znowu pojawia się coś, gdzie padają słowa od Pana Boga: daję Ci jako pokarm. Na początku przy stworzeniu masz owoce do jedzenia, po y, upadku jest jeszcze się tu na tym zastanawiać, będziesz uprawiał, prawda? Po potopie masz jeszcze mięso, możesz to traktować jako pokarm. I następne słowa to jest, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu, prawda? Wtedy też się pojawia y, pokarm dany wprost z ręki Bożej. Jaki to był pokarm? Mhm. Dokładnie, 16 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Od pierwszego wersetu będę czytała. Druga księga Mojżeszowa, 16 rozdział. To jest czas, kiedy już przeszli przez Morze Czerwone, kiedy Mojżesz już odśpiewał swoją pieśń dziękczynienia i zwycięstwa. Mhm. Wobec Boga Miriam wyda piękne świadectwo. 16 rozdział, pierwszy werset. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej. Tu jest przy okazji informacyjnie. Biblia warszawska ma tutaj chyba literówkę w druku, bo to jest y, 15 dzień drugiego miesiąca. Inne tłumaczenia y, poddają to jako miesiąca. Jeżeli macie, możecie sobie zaznaczyć w Biblii, że tutaj jest literówka. Nie wiem, jakie macie wydanie, może z, może z tą literówką. Przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich synowie Izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana na zie ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta. Bo wyprowadziliście nas na te pustynie, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Popatrzcie, jakie zupełnie inna postawa niż Noego, prawda? Noe wychodzi na ziemię, gdzie nie ma nic do jedzenia, nic, kompletnie nic, zero. I składa Bogu dziękczynienie. Oni wyszli na pustynię, skończyły im się zapasy, no i lepiej nam było tam umrzeć. No, do głowy nie przyszło, lepiej nam było umrzeć w tym potopie. A ci szemrali, bo, no bo nie mieli mięsa. Czy to jest absurdalne, czy nie? Czy to jest normalne? Takie zachowanie. Rozumiecie ich? Nas boli to, co nas boli teraz. Szczytne idee przestają mieć znaczenie, kiedy jestem głodny. I tak zareagowali Izraelici. Na to, i rzek, na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Bóg w odpowiedzi na narzekanie ludu, że są głodni, w brzuchach nam burczy, wszystko już zjedliśmy, nie mamy tu już nic do jedzenia, jest pustynia. Bóg mówi, ja was rozumiem. Będziecie mieli teraz specjalny pokarm. Ja wam dam specjalne jedzenie. Manne. Będziecie wychodzić, zbierać i to będzie zawsze. Będzie zawsze. Przez cały czas, kiedy będziecie potrzebować, będziecie to mieli. Co więcej, jeżeli przeczytamy ciut dalej, to nawet się okaże, że tego samego dnia wieczorem jeszcze przepiórki przyleciały. I jeszcze przepiórki zjedli. Nasycili się i mięsem, i następnego dnia była manna. Pan Bóg dał wszystko, rozumiał ich, wiedział, że takie są trudności. I nas też rozumie, jeżeli jesteśmy głodni. Pan Bóg nas też rozumie. Ta manna była dzień w dzień. To był specjalny pokarm od Boga. Cieszylibyście się, gdybyście tak otrzymywali? Proszę. Nie musielibyśmy gotować? No niestety musielibyśmy gotować. Niestety musielibyśmy, bo tam jest napisane, że trzeba było to zebrać, trzeba było to zmielić, trzeba było to albo ugotować, albo upiec placki. Trzeba było z tym coś robić. To nie, nie przychodziły gotowe dania. Trzeba było. Proszę? <laughs> Ale za to na pocieszenie miała smak placka z miodem ta manna. Tak? Było takie smaczne, było takie przyjemne. Tylko, że jak oni sobie pojedli tak tydzień, dwa, trzy tej manny, cztery, tak, ileż można jeść to samo? Prawda? Chleb jemy całe życie i nam się nie nudzi. To był placek, to był ich chleb, smaczny chleb. tak. To był ich chleb, to, to w zasadzie dostawali chleb z nieba, tylko że smaczny, nie tak jak ten nasze białe pieczywo, które jest w bursu czasami niejadalne, nie wiadomo co w środku. Oni, oni mieli z samego nieba i co więcej mogli w, tej, w tym pokarmie żyć tam, chodzić, funkcjonować, rodzić dzieci, rozwijać się, rozwijały się dzieci. To był pokarm z nieba. Zadowoleni byli czy nie? No nie, bo w pewnym momencie mówili mamy dosyć tego pokarmu. Mamy dosyć. I gdy za, po raz drugi narzekali, doświadczając wcześniej Bożego błogosławieństwa, doświadczając Bożej łaski, wtedy już też się pojawiły przepiórki, ale za drugim razem nie przeszło to tak gładko. 106 Psalm mówi o tym bardzo ładnie. Tak bardzo dobitnie może nie tyle ładnie, co dobitnie. To jest taki, takie podsumowanie y, tej historii. Powiedzmy, że od trzynastego wersetu. Szybko zapomnieli o Jego czynach, nie pokładali nadziei w Radzie Jego, dali upust porządliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im czego żądali, tyle, że aż chorowali z przesytu. Prawda? Gdy mamy jakąś potrzebę, naprawdę taką życiową potrzebę, Bóg to rozumie. I wychodzi nam naprzeciw, nawet jeżeli to nie jest idealna rzecz, ale wychodzi nam naprzeciw. Ale gdy już doświadczyliśmy Bożej łaski, doświadczyliśmy Bożej dobroci, gdy doświadczyliśmy tego, jak dobre są Boże dary, a wracamy do starych i znowu narzekamy, to już nie jest to samo, to nie jest ta sama sytuacja. Tu narzekali, dostali przepiórki i manne i było wszystko ok. Narzekali później, dostali przepiórki i, I nie było ok. Dlatego, że już wtedy nie kierowali się głodem, kierowali się tylko porządliwością, nie byli głodni jedząc mannę. W zasadzie jedzenie Pan Bóg nam dał po to, żebyśmy zaspokajali nasze życiowe potrzeby. W swojej łasce i dobroci, niezwykłej miłości i czułości sprawił, że jedzenie sprawia nam przyjemność. Bo jedzenie jest przyjemne. Jeżeli jest smaczne jedzenie, właśnie ślinkę przełykam, jeżeli jest smaczne jedzenie, to naprawdę to jest duża przyjemność. To jest począteczny zastrzyk dopaminy, serotoniny, to jest takie fajne właskotanie ośrodka przyjemności w naszym mózgu. Nam jest naprawdę dobrze, gdy jemy dobre rzeczy. I to jest dowód Bożej miłości, czułości, takiej naprawdę takiej intymnej więzi, takiego fajnego taty ze swoim dzieckiem. Ale jedzenie jest po to, żebyśmy mogli funkcjonować. I tak samo było w przypadku Izraelitów. Gdy jedli, żeby funkcjonować, wszystko było ok. Boże błogosławieństwo wszelkie niedogodności wyrównywało. Tak jak Noe podróżując w swojej potężnej arce, wiecie, jakkolwiek potężna by ta arka nie była, to takiego kataklizmu nie miała prawa przetrwać. Tam potężne drzewa były wyrywane z korzeniami, tam góry były rozwalane w pył. A Arka sobie pływała i przetrwała. Nie dlatego, że była tak fenomenalnie skonstruowana. Była, ale nie była w stanie żaden materialny, zwykły przyrząd nie byłby w stanie tego przetrwać. Była Boża ochrona. Nad człowiekiem, który naprawdę chce chodzić Bożą drogą. Jest Boża ochrona. Ale gdy później odsuwa się od tej Bożej ochrony i mówi, nie wystarcza mi to, co mi dajesz. Ja chcę więcej, ja chcę inaczej, ja chcę lepiej, bo ja wiem, jak jest lepiej, ta ochrona niestety już nie może być nad nim. Boże, sprawiedliwe rządy nie dlatego, żeby ukarać, ale dlatego, żeby przywieźć do upamiętania i zadziałało w przypadku Izraelitów. I jako taki kontrapunkt, też troszkę powiedziałabym, inna dieta zasorowana przez Pana Boga i w zupełnie innych okolicznościach, zupełnie komuś innemu. Kojarzycie jeszcze coś, co by Wam przyszło do głowy? A propos Bożej diety? A na przykład taki Eliasz. Miał taką specjalną Bożą dietę z Bożej Ręki? Tak? Proszę? Tak, znowu chleb i mięso. To jest w Księdze Królewskiej, o ile ja się nie mylę, chociaż teraz tu mi się pogubiła gdzieś kartka i nie jestem pewna, w którym to miejscu było. pierwsza kloska, 17 rozdział Eliasz tyżbita, z Tyżbę w Giladzie rzekł do Achaba króla jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo i doszło go takie słowo Pana odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa e, od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedł, zamieszkał nad potokiem Kelit, który e wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Dostał też specjalne jedzenie od Pana Boga. I o dziwo, jest tam też mięso, i jest tam chleb, i po prostu woda. Fatalne jedzenie, nie? Ile czasu można jeść, coś co przyleciał ptaszek, zrzucił kawałek mięsa, ileż mógł unieść taki kruk, nie? Takie kawałki gdzieś, kawałek chleba, kawałek mięsa. I Eliasz w ten sposób się żywił. Czy się buntował? Nie. Dlaczego się nie buntował? Powiedział, że to jest Boży ratunek, to jest Boża pomoc, to jest coś, co otrzymał od Boga. Jeżeli chcemy patrzeć na to, jaka dieta jest, była idealna w czasach Starego Testamentu, taka perfekcyjna, to jedyne, co można powiedzieć, perfekcyjna, idealna dieta, która niosła ze sobą zdrowie i siły, to była dieta, którą Pan Bóg w tej danej chwili dawał temu danemu człowiekowi. To było to, co otrzymywał z jego z Bożych rąk. To było to, co on przyjmował z wdzięcznością, z czystym sercem i jako Boże Błogosławieństwo. Bo na pustyni prawda było dokładnie ta sama rzecz, a jednak zupełnie inne skutki przyniosła, bo było z porządliwością ludu połączone. A gdy brakło tej wody, Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam, oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa, odezwał się więc do niej tymi słowy, przynieś mi nieco wody z naczyniu, abym się napił, a gdy ona szła szłaby nabrać, zawołał jeszcze za nią, przynieś mi też proszę kawałek chleba lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan Twój. Nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę wody w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, e, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie, dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba ubrzemy. Lecz Elias rzekł do niej, nie, nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przy, ym, przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, dla, zaś i syna, swojego przyrządzisz później. I ten sposób... Plackami z Mąki i z Oliwy żywił się Eliasz przez długi okres czasu i nadal mu to nie zaszkodziło. Nie? nie zaszkodziło mu to. I nie zbrzydło mu to. Bo to był Boży ratunek. I to jest zasada, która funkcjonuje przez cały Stary Testament. Przez całą, całe Pismo Święte. To, co Bóg daje teraz nam jako dobre dla nas i co przyjmujemy z wdzięcznością, to jest ta dobra Boża dieta. To może być mięso, tak jak było wtedy. To może być sam chleb. To może być sama manna. Bardzo dziwny pokarm, którego nie mamy pojęcia, jak wyglądało. Wiadomo, że smakował jak placek z miodem, czy jak placek upieczony na oliwie w innym miejscu, prawda? To naprawdę mogą być rzeczy bardzo mocno okrojone. Bardzo wąskie mogą być rzeczy. To nie musi być wielka obfitość, tak jak w raju, prawda? I cokolwiek tkniesz, to wszystko jest do jedzenia, nie? Zobaczcie, w raju Adam dostał każde drzewo, z wszystkiego może, tylko jednego nie dotykaj. Po upadku okazuje się, że ta obfitość owoców i warzyw nie będzie taka duża. Już jest okrojona dieta. Po potopie już w ogóle zmieniają się pory roku, więc ta obfitość jest zupełnie inna. To w Nowej Zelandii jest tam mnóstwo prawda, tych gatunków, ale u nas no w zimę ile jest owoców? To kiepskawo trochę, nie? Ta dieta znowu jest okrojona. Są sytuacje, kiedy ona w ogóle jest okrojona tylko do kilku rzeczy. To, do czego Pan Bóg cały czas próbuje nas nauczyć, albo może jeszcze zanim o tym powiemy, które będzie podsumowanie tak naprawdę. To sięgnijmy do um, księgi Ezechiela 16 rozdziału. I tutaj Pan Bóg mówi o tym, co człowieka um, niszczy od samego początku od grzechu aż do dzisiaj w coraz większym stopniu. Szesnasty rozdział, wersety czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć. Pięćdziesiąt. Jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, Twoja siostra Sodoma i jej córki nie postępowały tak, jak Ty postępowałaś ze swoimi córkami. Oto winą Sodomy Twojej siostry było to: Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i bez troski i spokój, wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed Moim obliczem, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Pan Bóg nie usuwał ludzi, nie karał ludzi za to, że zjedli tą czy inną rzecz. Ale Pan Bóg dopuszczał konsekwencje porządliwości człowieka. Jeżeli dawał obfitość, to nie jeżeli daje obfitość teraz, czy dawał w Starym Testamencie obfitość, to nie po to, żeby zjeść wszystko co jest w zasięgu ręki wszystko na co się natknie na nasze oko, to zjemy to, bo to jest fajne, bo to jest dobre. Idziemy do sklepu i zjadamy wszystko, co nam się spodobało, bo mam kasę. Ja tak robiłam. Nie wiem, o czym mówię. Jak mi zostało coś skończonkowego, to myślę, co by tu za to zjeść, no bo przecież mi zostało. Ale Pan Bóg nie dlatego mi dał coś, co mi zbywało, żebym to jeszcze więcej zjadła, żeby jeszcze więcej było dla mnie. Dał po to, żeby się tym podzielić. Z ubogim i z biednym, z tym, który jest głodny. Za to została zniszczona Sodoma, że nie dbała o innego, tylko korzystała ze wszystkiego, co dostała dla siebie. A Boża droga każdego wielkiego proroka, każdego męża Bożego prowadziła do ograniczenia, do wstrzemięźliwości do tego żeby z pewnych rzeczy rezygnować bo Bóg tak powiedział bo Bóg mnie tu skierował albo do tego żeby zrezygnować jak w przypadku Jerozolimy czy też Sodomy żeby się dzielić żeby samemu decydować się na ograniczenie żeby samemu stwierdzić nie to ja tego nie zjem bo będę mógł to wykorzystać dla kogoś coś dobrego zrobić Boża dieta nigdy przenigdy nie jest dana jako przepis dietetyczny od specjalisty bo to jest zdrowe to jest dobre tak należy każdy element Bożego stylu życia ma związek z duchowością bądź to z rodzajem panowania nad zwierzętami, bądź to z rodzajem współżycia z innymi ludźmi, z troską o innych, z uznaniem Bożego autorytetu, z wdzięcznością do Boga zamiast porządliwością, żeby nam przyświecały cały czas w naszych umysłach te naprawdę dobre, Boże cechy, żeby się w nich rozwijać. I to jest coś, w czym cały czas musimy wzrastać my. To jest coś, w czym musieli wzrastać ludzie Starego Testamentu przed potopem im nie wyszło. I Bóg jako naukę spuścił ten potop. Zresztą musiał skrócić ich życie. Obiecał nawet, że skróci. Nie wiem, czy wiecie, jak szybko zaczęło się kurczyć ludzkie życie po potopie. Jak wyglądały te lata życia? Patrzyliście kiedyś? Ja sobie wynotowałam przed potopem to wiemy, że tam około 900 lat, prawda, żyli i tu zalem prawie 1000. Ale na przykład Noe, ile przeżył lat? On przeżył potop, totalną zmianę klimatu. 600 ton to miał, jak urodził synów, jak był potop. No? Tak, ponad 900 lat żył. Noe żył 960 lat. Sem, jego syn, e, żył już tylko 600 Ta... Chociaż się urodził przed potopem. Wnuczek 435. I tu jest taka, taka, takie trzy, y, trzy pokolenia: 435, 433, 464, ale już piąte jest 320. Następne 237, 200, 230. I potem już jest właśnie tak w granicach tych stu kilkudziesięciu do 200 dochodziło. Bardzo szybko skrócił się wiek życia człowieka. Raz, żeby naprawdę nie rozwijał się w nieprawości. Dwa, że oglądanie degradacji ludzkości i świata to nie jest przyjemny widok. I Pan Bóg ze swojej łaski i dobroci skrócił nam te lata. Ale obiecał, że na nowej Ziemi będzie inaczej. Da, damy, da nam długie życie, żebyśmy mogli oglądać Bożą łaskę i Bożą chwałę. I z tego serca życzę Wam i sobie egoistycznie też, żebyśmy w tym życiu potrafili się ograniczyć, wstrzemięźliwie żyć, przyjmując to, co Bóg nam daje, z dziękczynieniem, po to, ażeby iść Bożą drogą, drogą troski o innych, współczucia dla zwierząt też, dla innych ludzi żeby szanować życie każdego tak samo jak szanujemy swoje bo Bóg taki jest amen